Z Rzymu. Czy Państwo wiecie, kto to będzie? Proszę Państwa, wyjątkowy człowiek. Miałem go okazję poznać, możemy powiedzieć specjalnie z pewnym kompozytorem tej piosenki, z panem Andrzejem Rochcem do Rzymu, żeby ją nagrać. I poznałem Renato i my 3 dni jeździli tam po Rzymie. Piosenka my nagrywali 20 minut, a 3 dni my jeździli po Rzymie. Gorzałki brakło w Rzymie. Gorzałki brakło w Rzymie, słuchajcie. I przez 3 dni na oczy słuchałem piosenek Renato Monti, który śpiewa po prostu w sumie, ale on żyje muzyką, ona jest i musicie go tak bardzo ciepło przywitać, bo to jest bardzo wrażliwy człowiek. Renato Monti! Io sono felicissimo di essere qui questa sera, di partecipare a questa grande manifestazione che è la festa della mamma. Czekaj, Renato powiedział, że ci sono bardzo fajni, nie znam was wszystkich osobiście, ale kurde, jakby montem was wszystkich już ze sobą, dobrze? Ja tylko tak jak będą w Polonia, są titulowali bardzo tak. Że Polonia, że super ludzie, to są ciepli jak Włosi i że prowadzą.
Thank you.
dźwięków. Po drugie, zabierze was muzycznie do kraju, który słynie z tego, że nie posiada smutnych piosenek. Bo niejednokrotnie, kiedy były najróżniejsze festiwale i kiedy pojawiali się artyści z tego jednego konkretnego kraju, gdzie podobno zawsze świeci słońce, to jakoś tak na duszy robiło się bardziej radośnie i nogi same rwały się do tańca. Mają państwo 3 strzały. Jaki to kraj? Dobrze. No to moi drodzy, z prawdziwą przyjemnością zapraszam już teraz na tę naszą muzyczną scenę artystkę, która sprawi, że w warstwie muzycznej zrobi się bardzo, bardzo magicznie. Możemy. Tiziana Rivale! Renato Monti już znacie, tak? Znacie takiego? I dzisiaj mamy przed nami Tiziana Rivale, wielką gwiazdę włoskiej muzyki, która zaczęła swoją artystyczną karierę w bardzo młodym wieku pod kierownictwem bardzo wybitnych włoskich maestro, takich jak Gino Bramieri i Paolo Limiti. W 1983 roku młodziutka Tiziana Rivale triumfuje na festiwalu Sanremo z piosenką Sarà quel che sarà, pokonując niespodziewanie dla wszystkich największych włoskich piosenkarzy, takich jak Toto Cutugno, Albano, Gianni Morandi, Ricky e Poveri i wielu innych. I potem jej kariera stała się ciągłym wzrostem sukcesów. Bardzo popularna i doceniona w wielu krajach świata, piękna, czarująca i bardzo utalentowana gwiazda włoska już teraz jest przed nami. Tiziana Rivale! Grazie. Grazie per questo invito e faccio i miei auguri a tutte le mamme. Tiziana, dziękuję za ciepłe przyjęcie, za ciepłe powitanie i składa serdeczne życzenia dla wszystkich mam, bo dzisiaj świętujemy Dzień Matki po Śląsku. Giù, qui saprei se solo ci fossi.
la voce del silenzio. Jedna pani, która wczoraj miała wielkie święto,
40, trochę więcej niż 40 lat temu. Ona urodziła bardzo wspaniałego syna Wojtka. To jest bardzo duże święto. E la mia amica Elena mi ha chiesto di fare tanti auguri alla signora Bożena Batko-Cnota nell'occasione appunto della grande festa della mamma. Ed io, noi, con tutto il cuore, facciamo auguri alla signora e a tutte le mamme chiaramente presenti qui in teatro. Moja koleżanka Elena poprosiła mnie złożyć życzenia z okazji Dnia Matki dla wyjątkowej pani, która wychowała wspaniałego syna. Ta pani nazywa się Bożena Batko-Cnota. Jest taka pani tutaj w sali? Proszę pomachać ręką. I musimy podziękować bardzo temu wspaniałemu synowi, który pomaga w trudnych chwilach, pomaga ludziom. Dziękujemy bardzo i też składamy serdeczne życzenia dla wszystkich mam. E adesso dedichiamo una canzone che tutti conoscete e che tutti amate alla signora e a tutte le mamme presenti qui in teatro. La canzone è...